Przyjechaliśmy, właściwie to była cała taka gehenna, bo ze wschodu, z równego, z Wołynia pojechaliśmy najpierw w 1943 roku do rodziny mojej matki. To było gdzieś między Tarnowem a Gorlicami, a w 1945 roku ojciec, który był skarbowcem zresztą, znalazł tutaj miejsce, bo moja mama nie chciała nigdzie się osiedlić, ani w Szczecinie, ani w Słupsku, bo uważała, że Niemcy tu wrócą jeszcze. A ponieważ Złotów było od granicy 13 km, to ona powiedziała, że na piechotę będziemy w stanie uciec. Potem, kiedy mgła się rozeszła następnego dnia, zobaczyliśmy, że od dworca, jak się szło, to był jeden obóz. Wygląda jak obóz koncentracyjny, bo rzeczywiście tam był obóz jeńców niemieckich i porozrzucane cmentarze po mieście. Obecnie tam już nie ma śladów o tym, bo ci żołnierze, którzy zginęli tutaj, też leżeli na takim prowizorycznym cmentarzu. Dzisiaj tam stoją bloki, a oni zostali przeniesieni na cmentarz wojskowy. Rodzina Raciszów, rodzina Kosmalskich, no i my Sawicy. Odległość 300 km pokonaliśmy w ciągu 3 dni. W tym czasie przez cały czas padał deszcz. Pan Racisz miał rodzinę, przyjechał tutaj z rodziną. Tyle, co mnie pamięć nie mieli, to z państwem Sawickimi przyjechał tutaj. Ja wtedy miałem 9 lat, a ona około 15. I miał dwójkę dzieci, Alicję i syna. Alicja chodziła do ogólniaka, no bardzo dobrze się uczyła i ówczesna polonistka, nieżyjąca już pani Borkowa, powiedziała do niej: Alu, ty będziesz aktorką, bo ty masz wszelkie predyspozycje. I popatrzcie państwo, jak wysoko w hierarchii aktorstwa polskiego pani Alicja doszła. Tutaj ocalało jedno zdjęcie z tego czasu, w którym jest pan Racisz i my tutaj wszyscy przy sadzeniu lasów. Pamiętam, że pan Racisz określił pana Sawickiego, swojego przyjaciela, jako osobę bardzo odczytaną i o szerokich horyzontach. Tak dalej, pan Racisz zawsze był elegancki. Marynareczka, koszulka i krawacik. Taki zawsze był. A jeśli chodzi o jego córkę Alicję, to rzeczywiście pani Borkowa miała ogromny wpływ na nią, ale to dlatego, że miała talent. I chciałabym dodać, że była najpiękniejszą, ja nie przesadzam, bo ja to pamiętam, dziewczyną w owym czasie w Ogólniaku. Miała takie ciemne, krucze włosy, bujne, piękne i śliczne, brązowe oczy. To o niej pamiętam. Złotów był cichym miastem, gdzie nie słychać było rozmów, bo autochtoni, którzy nie umieli po polsku dobrze mówić, to w ogóle się nie odzywali, a przyjezdni czuli się tutaj bardzo obco. Vergiss nie die Heimat, wo deine Wiege stand. Du findest in der Fremde kein zweites Heimatland. Pierwsze, co się nauczyłam, to muszę powiedzieć w kościele, bo mi był wstyd, jak stałam w kościele i nic nie mogłam mówić, Ojcze nasz, żebym razem powiedziała z innymi ludźmi. Foto Schneidemil, einst auf heute, Cuxhaven, 79. W 1906 roku to już zrobili tutaj kurs dla analfabetów, bo ja języka polskiego nie znałam. Także chodziłam 3 miesiące, 2 razy w tygodniu. No i starałam się, dużo czytałam i ten także dałam sobie radę. Wiem, że zawsze byłam najlepsza w klasie i tego. Także później już bo tak to człowiek miał strach iść na ulicy, bo z koleżankami taka się spotykali po niemiecku, gadali po cichu, bo tak to nie wolno było, bo patrol chodził, zawsze z karabinami chodzili, nie? Także człowiek się bał. Przy ulicy Wojska Polskiego było kino Polonia. Bilety były bardzo tanie, chodziliśmy codziennie do kina. I pamiętam taki epizod, że był to film radziecki, no i obrońcom zabrakło amunicji. No i zaczęli zdobywać ten bunkier Niemcy, żołnierze niemieccy. A w czasie seansu było bardzo dużo żołnierzy rosyjskich. Byli oni pod gazem.
No i chcąc pomóc tym obrońcom bukra, zaczął jeden, wyjął pistolet i zaczął strzelać. No i było wielkie poruszenie na sali, ludzie zaczęli uciekać z kina. Przyznam się szczerze, że bawiliśmy się w wojsko, bo tutaj broni i amunicji było do groma. Mieliśmy wyposażenia co najmniej na drużynę strzelecką. Brakowało nam tylko karabinu maszynowego i pistoletu maszynowego. No i zabawa była wspaniała, bo tak, był samolot, którymśmy w kabinie się bawili, prawie cały. No, jak już bawiliśmy się w wojnę, tośmy ustawiali cały szereg karabinów maszynowych, tam powiedzmy te cięższe, nie? Niemieckie, do tego tam te Panzerfausty z głowicami były całe, tam cud, że jeszcze gdzieś nie pociągnął, nie rozwalił jakieś chałupy, bo to leżało, no, dosłownie stosy tej broni, że to jakoś cudem, że nie wybuchło, jakoś to wywieźli. Jak szedłem na grzyby z dziadkiem, no to zamiast grzybów to znajdowałem całe wiązki granatów, czy pocisków młodzieżowych, czy czegoś, także no było, znam takich, co jednak tam potracili, jak nie ręce, to palce, bo nie każdy miał szczęście, no. I pamiętam pewien taki epizod, to było w niedzielę, to była zima, był lód. No i zamiast pójść do kościoła, poszliśmy na ślizgawkę. Ja byłem wtedy, miałem kolegę, niemowa był, to był Rafalski, który mieszkał też przy Domańskiego w ulicy. No i żeśmy spotkali na jeziorze dwóch braci. To byli bracia, którzy mieszkali przy ulicy Królowej Jadwigi. Ojciec ich był szewcem. I rozbierali granaty, czy nawet, czy to były pociski moździerzowe. No i widocznie źle rozbrali te granaty. I ten mój kolega, ten Jurek Nafalski, odciągnął mnie. Już uszliśmy jakieś może 100-200 metrów, już nie, w zasadzie już nie wiem tam ile, i nastąpił wybuch. Tego, który rozbierał więc starszego brata, rozerwało, a młodszego szrapnel widocznie uderzył w czoło i zdarł mu skórę na oczy. I on nic nie widział i chodził po jeziorze, po lodzie i błądził i nie wiedział, gdzie szedł. I to do końca życia tego nie zapomnę. Jeśli chodzi o pamiątki z Drohobycza, to dużo się ich nie zachowało. Były, pamiętam, bardzo długo jeszcze skrzynie z napisami, że to tam, w których przywieziono rzeczy. Meble takie, których no może dzisiaj już prawie, że nie ma. Trochę żałuję. Ten album na przykład ze zdjęciami tutaj, jeszcze góralski taki. I powiedzmy tutaj cały szereg przedwojennych zdjęć jeszcze z Wilna, z Drohobycza, innych, którzy tutaj nie żyjących już osób, choćby taka jak moja babcia, która była akuszerką. Z tym, że ze strony mojej mamy to wszyscy byli nauczycielami, tak się złożyło. Ten właśnie najstarszy brat był profesorem gimnazjalnym i uczył z Bruno Schulzem. A ze strony ojca wszyscy byli nawciarzami. Dziadek był wiertaczem, ojciec się wykształcił, to był już tam kierownikiem rozdzielni. Stryjek najmłodszy też pracował w nafcie, bo to wtedy było jeden z najlepszych źródeł zarobku przed wojną. No, zresztą do dzisiaj ropa naftowa trzyma wszystko, nie? I kto przy niej pracował, to nie mógł narzekać, że mu jest źle. Także jak oni tu przyjechali, no to raczej poziom im się, można powiedzieć, od przedwojny obniżył. Tu jest właśnie mój dom i szyld, proszę przeczytać. Państwowa Powiatowa Lecznica dla Zwierząt w Złotowie. Brama otwarta i już wjazd na dobrze znaną wielu osobom, wielu złotomianom, na znany plac lecznicy zwierząt. Jechaliśmy tutaj sami, bez ojca. Ojciec został w więzieniu NKWD-owskim. Przywiózł relikwie, które trzymam w domu i które pokażę, ale o których bardzo mi trudno mówić. Jest różaniec ze sznurka z krzyżem z jakiegoś kawałka materiału. Jest futerał, który został, okulary już nie istnieją, nie wiem gdzie się podziały, mama pozwalała nam się bawić
gdzieś zginęły. Jest gryp spisany na bibułce od papierosa, czyli list do mamy. Można go odczytać jeszcze. Jest domino, którym w więzieniu w jakimś tam sensie sobie czas skracali więźniowie. Domino z chleba razowego. Kawałek mydła, który tutaj przepołowiony. No to wszystko traktuję jako relikwie. Gryps zaczyna się od słów: Zosieńko, Zosieńko moja, jedzenia na tydzień za dużo. Objadam się, bojąc się, czy wam starcza. Ostatnie ciepłe... Oj, tutaj gubię słowa, bo to spokojnie trzeba odczytać. No ale to, że się objada, to proszę tylko sobie uświadomić. Jak wrócił do nas, a ważył przedtem 90, może 5 pod 100 kilo, do Jastrowia przyjechał, miał 38 kilo. Spotykaliśmy się czasami, ale im dalej w las, jak to się mówi, tym mniej drzew, bo połowa przynajmniej z mojej klasy już niestety nie żyje. Jeszcze został Rysiu Raciusz, moja siostra. No, ja bym zaczął wspominać Jasiu Biela. No, zostało nas chyba parę osób z 40. To jest jednak strasznie dużo. To jak na wojnie.